Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was już do drugiego odcinka Kuchni Studenta. Pierwszy odcinek zobaczyło aż tyle osób, za co serdecznie wam dziękuję, bo naprawdę nie spodziewałem się, że to aż taki fajny i przyjemny odzew przyniesie, tak więc myślę, że te odcinki będą częściej i będą robione szybciej, bo dużo też was narzekało, że robiłem chleb w jajku przez 7 minut. I to jest prawda. Ale ja już taki jestem. W dzisiejszym odcinku przekąska. Moi drodzy, bo jak sami pewnie znacie te stereotypy studenckie, to jest coś takiego, że student je śniadanie, potem idzie i potem nie wraca, bo jest na imprezie. A na imprezie oczywiście je się przekąski. No bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że idziecie gdzieś na domówkę i gospodarz mówi w połowie imprezy: hej, zrobiłem rosół, przerwa, chodźcie zjeść rosół. Nie, po prostu nie. Więc robimy po prostu przekąski, dajemy je na talerze i wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Tak więc w dzisiejszym odcinku tania przekąska studencka. Zapraszam do oglądania. Jest to przepis, który podesłał mi widz, tak więc serdecznie mu dziękuję. Do dzisiejszego odcinka potrzebujemy chleb tostowy, najlepiej tostowy z normalnym, tak średnio wychodzi, ser i szynkę. Szynkę wziąłem gotowaną, bo jest najtańsza albo jedna z tańszych i ser taki możliwie jak najchudszy. Najlepiej kupcie sobie w plasterkach i sami potnijcie, ale możliwie, żeby był właśnie jak najchudszy. Tak więc zaczynamy. Streszczamy się, bo ostatni odcinek był za długi. Od chleba tostowego odkrajamy nasze boki, oczywiście ich nie usuwamy, tylko je po prostu sobie jemy na przykład. Nie wywalać tego. Z tego można zrobić inne fajne rzeczy, ale to w innych odcinkach. Więc pierw to musimy odkroić. Kiedy już taką rzecz mamy gotową, musimy to rozwałkować. A jako, że u nas w mieszkaniu nikt nie ma wałka, to sobie skorzystam z termosa i możecie się śmiać, ale to naprawdę działa tak samo dobrze jak wałek, więc to musimy rozwałkować na minimalne, takie naprawdę chude ciasto. W cudzysłowie oczywiście. Jak sami zauważyliście, nasz chlebek się rozwałkował, jest naprawdę chudy. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. No to teraz wystarczy nasze rzeczy przygotować. Dajemy na to ser. Oczywiście nie taki cały plaster, bo to jest przesada. Kroimy ten na przykład nasz ser nawet na jedną drugą i następnie składamy go jeszcze na pół. Dajemy na środek. I teraz szynka. Z szynką podobnie, nie robimy czegoś takiego. Składamy na pół i dajemy na pół. I dajemy tutaj. I teraz, kiedy to wszystko już jest gotowe, a to sobie weźmiemy na następną porcję, najczęściej w świecie to zwijamy, tak jak rolady, krokiety, naleśniki takie, no, cokolwiek. Najlepiej można zacząć te rzeczy dać na sam czubek, tak jest łatwiej zwijać i robimy coś takiego. Można to klepnąć, żeby nam się nic nie robiło, możemy to lekko spłaszczyć. No i to jest nasza przekąska. Ona się wydaje śmieszna, ale uwierzcie mi, że to będzie dobre. Robimy takich sporo, bo wiadomo, impreza to sporo zawsze. I to potem będziemy smażyć, ale to za chwilę. Moi drodzy, kiedy nasz olej już się rozgrzeje, dajemy oczywiście olej na patelnię, rozgrzewamy go dosyć mocno. Dajemy tutaj, ja daję większą ilość, bo jeszcze będę co innego robił, tak? Znaczy następne rzeczy. I najczęściej w świecie od strony tylnej, czyli od tej, gdzie nasze ciasto zamykaliśmy, dajemy. Gdy mamy problem, gdyby nam się coś otwierało, bo tam za dużo sera albo szynki, to co wam za chwilę pokażę, to można wykorzystać wykołaczki. Oczywiście da się to bez problemu, bez tego robić, tylko po prostu dobrze zwincie, a od dołu to ubijcie. Kiedy nasz olej już jest gotowy, kładziemy i czekamy. Tutaj jest wersja bez niczego, tak więc o, sami zobaczycie. Ogień trochę zmniejszamy, tak na mniej więcej połowę i czekamy. Pamiętajcie, że to jest chleb tostowy, to się robi dosłownie w kilka sekund, więc najczęściej w świecie szybko to trzeba patrzeć, szybko to trzeba odwracać, bo naprawdę możemy się zapomnieć na chwilę i możemy mieć problemy. Ale na razie niech to wszystko się nam smaży. Jak tylko zobaczymy, że z jednej strony już nam się dosyć mocno zarumieniło, chociaż tutaj powinienem nawet powiedzieć słowo troszeczkę się spaliło ze względu na ilość tłuszczu, który sobie powędrował w inne strony, to oczywiście od razu przekręcamy. Takie coś naprawdę można zrobić dosłownie w 20 sekund, więc tutaj naprawdę miejcie się na baczności, żeby tego wszystkiego tak dosłownie nie spalić. Albo dawajcie mniejszy ogień. To też jest dobry protip. To jest dobry pomysł, Tilgar. Kiedy nasze rzeczy się zrobią, najczęściej w świecie zdejmujemy je. No i moi drodzy widzowie, oto i nasza przekąska jest gotowa. Oczywiście taką jedną większą można przekroić na pół, wtedy fajnie dosyć można pokazać środy. A przekąska to zawsze przekąska, tym się nie mamy najeść. W teorii. Przy okazji, jeśli ktokolwiek z was dałby na przykład za dużo sera, albo za dużo szynki, nie dałby na przykład wykałaczki, albo źle zgniótłby ciasto, to ciasto mu się otworzy i zrobi mu się taki oto placek. Coś a la tost. A to powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda dosyć ciekawie. Smakuje jak smakuje oczywiście, no ale mimo wszystko to jako przekąska wygląda dziwnie i w ogóle się klei. Jest dziwne. Więc nie polecam tak robić. Używajcie albo wykałaczki, albo po prostu dobrze przyklepcie ciasto na samym końcu i róbcie tak, żeby było tak jak tutaj, czyli idealnie od dołu spieczone, tak żeby się właśnie od dołu tak jakby przykleiło. Mi chyba, moi drodzy widzowie, nie zostało nic innego jak spróbowanie tego jakże wykwintnego studenckiego dania.
Mam. No, powiem wam szczerze, że smakuje super. To jest taki mały, tak naprawdę taki tost zrobiony w takiej formie rolatki. Naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo smakowita i można bardzo, bardzo szybko ją zrobić. A przy okazji zostaje nam sporo obierków, znaczy tych końcówek z chleba, a to jest dosyć bardzo pożywne, więc dużo samych plusów tak naprawdę. Przy okazji ten oto właśnie przepis dostałem od widza, tak więc serdecznie mu dziękuję, tej osobie, która mi go poleciła, żeby zrobić właśnie coś takiego. Jeśli macie jakieś swoje własne ciekawe przepisy, które jeszcze są w tych niskich poziomach, to śmiało piszcie w komentarzu, ja obiecuję, że przeczytam. Chociaż już tych waszych przepisów mam naprawdę bardzo dużo zapisanych. Ale serdecznie wam właśnie za takie rzeczy i za taką aktywność dziękuję. Jak coś, to zapraszam do poprzedniego odcinka, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz do odwiedzenia mojego fanpage'a, linki w opisie. A ja tymczasem się z wami żegnam, ja wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. Idę jeść. Znaczy muszę trochę więcej zrobić. Ale to na potem. Cześć. Żałujcie.